niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Witamy naszych przyjaciół i zapraszamy do wspólnego przeżycia spotkania z Panem Jezusem na kropelce radości. Podziękujmy Panu Bogu za to, że dzięki Panu Jezusowi my ciągle możemy się nawracać i stawać się ludźmi świętymi. Przeżegnamy się ładnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I wyśpiewamy tę piosenkę. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Usiądźmy. Kochani, każdy naród, każde państwo chce, aby władza, która rządzi, rząd, który wybieramy, starali się przede wszystkim o dobro człowieka, prawda? To jest bardzo ważne. Ale oczywiście wszystko zależy od postaw tych, którzy rządzą. Czy troszczą się tylko i wyłącznie o swoje interesy, czy raczej chcą, żeby wszystko było jak najlepiej. I taką właśnie sytuację początkową, kiedy Żydzi przebywali w Egipcie jeszcze za życia Józefa, Żydzi przeżywali w wielkim dobrobycie. Ale zmieniła się władza. Józef zmarł, przyszedł inny rządca, który już nie znał Józefa i zaczął się bać Żydów, którzy zagrażali, ponieważ dużo się rodziło dzieci, więc sądzili, że niedługo przejmą władzę w Egipcie. I stąd, jak pamiętacie, Żydzi byli traktowani jak niewolnicy, zmuszani do ciężkich robót, wyćkańczani, a nawet kazali mordować chłopców żydowskich, prawda? Jednak Pan Bóg był łaskawy, że zaplanował, aby Mojżesz uratował się, pomogła w tym córka Faraona i właśnie on zostaje posłany do Faraona, aby wyprowadził naród żydowski z Egiptu. A pomaga Mojżeszowi jego brat Aaron, który jest bardziej wygadany od Mojżesza, bo Mojżesz się troszkę zacinał i jąkał. Niepokoił się bardzo, dlatego też spotyka się ze swoimi rodakami, Żydami i mówi: Bóg jest z nami obecny. Jest ten, który jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. I on mnie posyła do was, abyśmy wszyscy wyszli z niewoli egipskiej. Dlatego idę do Faraona, aby mu o tym powiedzieć. I posłuchajcie, jak na to reaguje Faraon. Bóg mówi do Mojżesza: powiedz Faraonowi, że Bóg Hebrajczyków posyła cię do niego z rozkazem. Wypuść mój lud, by mi oddał cześć na pustyni. Oto laska, którą masz w ręce, uderzysz nią w wody Nilu, a zamieni się w krew. Wody Nilu zamieniają się w krew. Serce Faraona pozostaje uparte mimo takiego cudu. Po 7 dniach Bóg mówi do Mojżesza: powiedz Faraonowi, jeśli nie wypuścisz mego ludu, dotknę cały twój kraj plagą żab, komarów, much, śmiercią koni, osłów, wielbłądów, owiec, chorobą wrzodów i pryszczy, plagą gradu, szarańczy i ciemności. Lecz serce Faraona pozostaje nadal uparte i nie chce wypuścić Hebrajczyków. Mimo że Pan Bóg daje takie znaki, Faraon jest uparty, nie chce się zgodzić. I kochani, dochodzi do ostatecznej decyzji
Pana Boga. Pan mówi, skoro plagi egipskie, tak okrutne, nie chcą przekonać Faraona, że ma was wypuścić z niewoli egipskiej, to będzie ostateczny mój znak. I każe Pan Bóg przez Mojżesza przekazać Żydom, aby każda z rodziny przygotowała jednorocznego baranka, by krwią tego baranka pomazali odrzwia domów, tam gdzie mieszkają, i progi domów, i by tego baranka upiekli, ubrali się już w swój strój wędrowca i jedli chleby pszaśne, a także zjedli tego baranka, bo tej nocy, mówi Pan Bóg, przejdę przez Egipt i umrą wszystkie dzieci pierworodne Egipcjan. Tylko ocaleją dzieci pierworodne Żydów, Hebrajczyków. No i oczywiście, że Żydzi dokonali tej uczty paschalnej, a nazywa się paschalną Pasach, czyli przejście Pana Boga przez wszystkie zakamarki i zakątki, jakie są związane z życiem Żydów i z życiem także Egipcjan. I właśnie tej nocy, kiedy Żydzi przeżywali swoją Paschę, czyli przejście Pana Boga przez Egipt, jedli niekwaszony chleb, jedli tego baranka jednorocznego. Oczywiście wszyscy pomazali krwią baranka odrzwia domów i progi. W domach Egipcjan, także u króla Faraona, umarli pierworodni synowie. Rozpacz straszliwa. I kiedy dowiaduje się Faraon, że umiera także jego pierworodny syn, następca po nim, całkowicie już się rozwala, jak to się popularnie mówi, ustępuje i każe Żydom wyjść z Egiptu. I wtedy Żydzi pakują swój dobytek i pod wodzą Mojżesza opuszczają Egipt. Księże biskupie, bo siostra nas uczyła na religii roku liturgicznego i czy to, co teraz ksiądz opowiadał, to nie nazywa się Triduum Paschalne? Tak. Nazywa się? Tak, to jest Pascha, przejście Pana Boga przez Egipt. I kochani, wyruszają do ziemi obiecanej. Ale kochani, te wszystkie wydarzenia, o których ty teraz też wspominasz, one się uobecniają także w naszym życiu, bo my także przeżywamy Paschę. Najpierw oczywiście przeżywa Pan Jezus Paschę, wieczerzę paschalną, przed swoją męką i wtedy właśnie, kochani, zamienia chleb i wino w samego siebie, by potem powtórzyć to samo, tylko w sposób krwawy, na drzewie krzyża, by oddać, przelać swoją krew. I tak jak krew baranka w Egipcie ocaliła dzieci pierworodnych, pierworodne dzieci Żydów, ta krew Pana Jezusa przelana na krzyżu nas uwalnia od grzechu i sprawia, że jesteśmy ludźmi zbawionymi, wyzwolonymi z niewoli słabości i pokonuje ta krew także szatana. O tym musimy pamiętać. Czyli to, co się wydarzyło w sytuacji Żydów, ta Pascha, powtarza się także podczas każdej mszy świętej. Bo msza święta jest uobecnieniem, to trudne słowo, Jezusowej śmierci, Jezusowego zmartwychwstania. Tak jak krew baranka ocaliła dzieci żydowskie, tak krew Pana Jezusa nas ocala od śmierci wiecznej, daje nam zbawienie i odkupienie. Za to powinniśmy z całego serca Panu Jezusowi dziękować, że tak nas ukochał, że oddaje swoje życie za nas na krzyżu. I my w Wielkim Poście przez kilka tygodni przygotowujemy się do wydarzeń Paschy, ale w innym wymiarze. Przejściem Pana Jezusa, który męką, śmiercią i zmartwychwstaniem zbawia i odkupuje każdego człowieka. Tak ci siostra o tym mówiła? Tak.
Tak. No właśnie, więc to się ciągle uobecnia teraz w naszym życiu. I za to chcemy z całego serca Panu Jezusowi podziękować. Złóżcie ładnie ręce i pomyślcie o tym. Panie Jezu, okrutny był władca Egiptu, faraon, który nie chciał wypuścić Żydów z niewoli egipskiej. To właśnie krew baranka ocaliła ich przed śmiercią. Krew z kolei Pana Jezusa, Twoja krew, Panie Jezu, sprawia, że my jesteśmy obmyci z naszej słabości i grzechu, abyśmy byli Twoimi braćmi i siostrami. Za to wszystko Ci, Jezu, bardzo, a bardzo dziękujemy. Powstańcie i podziękujemy Panu Jezusowi, że przez krew na krzyżu nas zbawi, odkupuje pięknym znakiem Krzyża Świętego. Często ten znak krzyża powtarzajcie na początku dnia, na końcu dnia, przed posiłkiem, po posiłku, wychodząc z domu, ruszając w podróż tym znakiem Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, bardzo gorąco, serdecznie, wakacyjnie. Pozdrawiam wszystkich naszych najmłodszych widzów telewizji TRWAM w cotygodniowej kropelce radości. Dziękujemy księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za poprowadzenie dzisiejszej katechezy. A przed nami spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci i konkurs z nagrodami. Przygotowaliśmy dla Was konkursową krzyżówkę, w której znajduje się 12 konkursowych pytań, zagadek. Oto nasza krzyżówka, bardzo proszę. Zaraz zobaczymy ją na ekranach swoich telewizorów. Możliwość wpisywania poszczególnych prawidłowych odpowiedzi albo w pozycji pionowej, albo też w pozycji poziomej. Wybieramy od numeru 1 do numeru 12. Przypominam o pewnych skrzyżowaniach, które znajdują się także i dzisiaj w naszej krzyżówce. Są to pola, w których mogą pokazać się literki przez osobę, która prawidłowo odpowiedziała na hasła, dodzwoniła się przed nami. Dla wszystkich zwycięzców przygotowaliśmy nagrody książkowe, które pragniemy do Was wysłać pocztą. Bardzo proszę, aby osoby, które prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe zagadki, przysłały do nas swoje dane adresowe na adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl, abyśmy my mogli do Was wysłać nagrodę książkową Niebiańskie opowieści, książka autorstwa księdza Stańczuka, wydawnictwo Sióstr Loretanek. Bardzo proszę, aby dane, które wysyłacie do nas mailem, były kompletne. A zatem przypominam, że wpisujemy imię, nazwisko, nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego, miejscowość, w której znajduje się poczta, a także numer telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. Myślę, że o wielu sprawach przypomnieliśmy sobie, tych sprawach organizacyjnych, więc rozpoczynamy nasz konkurs, naszą zabawę, przyjmując pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja TRWAM. Halo? Halo, halo? Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, no właśnie. Jak masz na imię? Emilka. Ile masz lat, Emilko? 9. Emilko, z jakiej miejscowości do nas dzwonisz? Z Chojnic. Z Chojnic. Pozdrawiamy piękne Chojnice i wskakujemy, Emilko, do naszej krzyżówki. Cała czysta, bo jesteś pierwszą osobą, która dodzwoniła się do naszego konkursu. Emilko, od 1 do 12 numeru masz taki szeroki wachlarz możliwości wyboru. Który numer sobie upatrzyłaś? 10. 10. Bardzo proszę o zaznaczenie dziesiątki.
znajduje się w tym miejscu. To pole zostało podświetlone na fioletowo. Oczywiście zaczynamy od koloru ciemniejszego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Emilko, zaczynamy? Tak. Uwaga, uwaga, oto moja zagadka, zagadka numer 10. Ze skały wysokiej spływa po kamykach, do rzeki wędruje, potem w morzu znika. Ze skały wysokiej spływa po kamykach, do rzeki wędruje, potem w morzu znika. Przenosimy się w góry, no i właśnie po tych skalistych górach, po skałach, po kamykach spływają, no właśnie, różnego rodzaju większe bądź mniejsze. Strumyk. Próbujemy. Świetnie, tak jest, to jest strumyk. Brawa, brawa dla ciebie. Później strumyki spływają do rzeki, a rzeka spływa do morza i tak to wszystko się odbywa. Emilko, bardzo dobra odpowiedź. Dla ciebie zabrzmiały te nasze konkursowe fanfary. Natomiast ja teraz czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Babcie, babcie, prababcie, dziadka, mamę, tatę, wujka, ciocię i księdza prowadzącego. Bardzo dziękuję, Emilko. Powiedz, jak u ciebie z wakacjami? Czy wszystko w porządku? Tak. Co robisz podczas wakacji? Spędzam wakacje u babci. A, takim to dobrze. To musisz mi koniecznie jeszcze powiedzieć, jak twoja kochana babcia ma na imię. Jadzia. Pozdrów od nas także bardzo serdecznie babcie Jadzie, dobrze? Tak. Wszystkiego dobrego, Emilko. Czekam na twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem. Nasz adres kropelka@tvmyślnik.trwam.pl. Nasz adres mailowy wyświetla się na ekranach naszych telewizorów przez cały czas trwania Kropelki Radości. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dobrego dnia, Emilko. Prosimy bardzo, Kropelka Radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Diar. Ile masz lat? 10. Skąd do nas dzwonisz? Z Zabrodzia. Oto nasza krzyżówka. Bardzo proszę. Mamy zajętą dziesiątkę, a zatem od jedynki do dziewiątki albo jedenastka bądź dwunastka. Dziewiątkę. Bardzo proszę o zaznaczenie dziewiątki. O, to takie bardzo krótkie, trzyliterowe hasło. Raz, dwa, trzy. Z trzech liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga. Oto nasza zagadka. Nie las, nie park, chociaż się zieleni. Smaczne tam owoce znajdziesz na jesieni. Sad. Próbujemy. Tak jest, to jest sad i to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratulacje dla ciebie. A z tego sadu powiedz mi, jakie najbardziej lubisz owoce? Jabłka, czyli czekamy na takie świeże jabłuszka. Czekam także ja na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Babcię, dziadusia z Zabrodzia, wujka Karola, ciocię Madzie, Franka, Szymona, Natalkę, Juleczkę z Włoszczowy, ciocię Aga i wujka Rafała z Anglii, ciocię Hanie z Włoszczowy, ciocię Genie i wujka Piotrka z Łodzi, Kasiana i Błażeja, moich kolegów z Zabrodzia, mamę, tatę i brata i całą rodzinę. Mm-hmm. I księdza, który prowadzi, i parafię Jana Pawła II i wszystkich ministrantów z Kalisza. Jak twój braciszek ma na imię? Zinar.
Bardzo serdecznie pozdrów, także od nas swojego brata. Jakie masz pomysły na dzisiejszy wakacyjny dzień? Co będziesz robił? Bawić się z kolegami. Świetnie. Pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco i do usłyszenia z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Czekam oczywiście na Twoje dane adresowe. Wyślij je do nas pocztą.małpa.tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Julia. Julcia, ile masz lat? 9. 9. Skąd dzwonisz? Z Gozda. Jaka pogoda u Ciebie? Bardzo gorąca. Bardzo gorąco. No właśnie, nad Polską przechodzą fale upałów. Niektórzy się cieszą, niektórzy szukają trochę cienia dla ochłody. Wskakujemy do naszej krzyżówki, Julcia. Mamy zajętą 9 i 10. Czy coś już dla siebie upatrzyłaś? Tak. Który numer? 5. Zaznaczamy 5. No, też taki króciutki wpis kończący się spółgłoską S, bo jedno znamy. Czyli Julcia, 2 literki tylko musisz prawidłowe wstawić w te 2 pola i wszystko będzie w najlepszym porządku. Zaczynamy? Tak. Uwaga, uwaga. Na prawo drzewa, drzewa na lewo przez cały las. Czas, bo to jest? Las. Tak jest, wpisujemy. To jest las. Wszystko się zgadza. Na prawo drzewa, drzewa na lewo przez cały czas, bo to jest las. Czekam teraz na Twoje pozdrowienia, Julia. Kogo pozdrawiasz? Babcię Jadzie, dziadka Edka, babcię Anielę, dziadka Henka, pradziadka, brata jednego, brata drugiego i całą rodzinę. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję Tobie i pytam się także o Twoje pomysły na dzisiejszy wakacyjny dzień. Co będziesz robić? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz, ale na pewno coś wymyślisz, co? Mhm. Życzę Tobie uśmiechu na twarzy, radości w sercu i czekam na Twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem. Dobrego dnia, Julka. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. A nasz adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Kuba. Kuba, ile masz lat? 11,5. Skąd do nas dzwonisz? Z Borek koło Łęczycy. Borek koło Łęczycy. Grzeje dzisiaj? Tak, dość ciepło jest. Dość ciepło w Toruniu także. Wskakujemy, Kuba, do naszej krzyżówki. Zajęta 5, 9 i 10. Ja czekam na Twoją decyzję. Poproszę numer 7. 7. Bardzo proszę, zaznaczamy 7. Znamy 1 literkę. To jest ostatnia litera. Samogłoska A. Musisz rozszyfrować jeszcze 3. Zaczynamy, Kuba? Tak, możemy. Uwaga, uwaga. Oto 7. Zielony dywan pokryty kwiatami w lesie się ukrywa pomiędzy drzewami. Łąka? Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Wpisujemy. Świetnie, tak jest, to jest łąka, zielony dywan pokryty kwiatami, w lesie się ukrywa pomiędzy drzewami. Bardzo dobra odpowiedź, gratulacje dla Ciebie, Kuba. Teraz czekam na Twoje pozdrowienia. Pozdrawiam siostry Urszulanki i księży z parafii świętego Andrzeja Apostoła w Łęczycy, babcię, dziadka, rodziców i braci. Oraz księdza prowadzącego i wszystkich słuchaczy Radia Maryja telewizji Trwam. Aha, a kto tam jest razem z tobą, bo słyszymy czyjś głos? Mama i bracia. Jakim na imię? Jak mama ma na imię? Mama jest Katarzyna. A babcia? Bracia są ze mną, babcia jest w domu. A, u siebie. Mhm. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, Kuba. A co będziesz dzisiaj robił? Przyjadą chyba goście do nas.
Świetnie. Pozdrawiaj także tych, którzy przyjadą z odwiedzinami od nas, od telewizji Trwam i Radia Maryja. Dobrze? Dobrze. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dobrego dnia Tobie życzę i oczywiście czekam na Twoje dane adresowe. Wysyłaj je mailem kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Mateusz. Szczęść Boże, Mateuszu. Ile masz lat? 10. Skąd do nas dzwonisz? Z jakiej miejscowości? Z Tuszki Zalesie. Gdzie to jest, Mateuszu? Konno. Aha, no to już zlokalizowaliśmy Twoją miejscowość. Wskakujemy do naszej krzyżówki. Mamy tak, zajętą piątkę, siódemkę, dziewiątkę i dziesiątkę. Mateuszu, który numer dla Ciebie? Jeden. Bardzo proszę o zaznaczenie jedynki. Nie znamy żadnej literki. Cztery musimy wprowadzić w odpowiednie pola. Zaczynamy? Zaczynamy? Tak. Uważaj. Wiosną jest zielone, potem w słońcu żółknie, jesienią szarzeje, zimą jest bialutkie. Liście. O, cztery litery. Wiosną jest zielone, potem w słońcu żółknie, jesienią szarzeje, zimą jest bialutkie. Liści. Liść. Jeszcze jedna szansa, zastanów się. Liść. Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. W słońcu żółknie, cztery pory roku, wiosną jest zielone, potem w słońcu żółknie, czyli latem, jesienią szarzeje, zimą jest bialutkie. No liść raczej zimą bialutki nie jest, bo tych liści na drzewach nie ma. Liście żółkną jesienią, a tutaj to coś ma szarzeć, a wiosną jest zielone. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Niestety nie udało się tym razem prawidłowo odpowiedzieć na naszą konkursową zagadkę, ale nie zrażamy się, bo to jest przecież nasza wspólna zabawa. Odbiorę kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo? Halo. Halo, halo. Halo. Szczęść Boże, jak masz na imię? Antek. Skąd do nas dzwonisz, Antoś? Łukowa. Ile masz lat? 8. 8. Antoś, wracamy do tej nieszczęsnej jedynki, czy wybierasz coś innego? Coś innego. Który numer? 11. Bardzo proszę o zaznaczenie hasła numer 11. Trzecie takie bardzo krótkie hasło składające się z trzech liter. Nie znamy żadnej literki. Antosiu, mogę czytać zagadkę? Tak. Uważaj. Nie jest ptakiem, choć skrzydła posiada. W dzień śpi, wieczorem do lampy wpada. Ćma. Próbujemy. Świetnie, to jest ćma i to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratulacje dla Ciebie. Antoś, czekam teraz na Twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Babcię, dziadka, wujków, rodzinę, kolegów z klasy, telewizję Trwam, kościół świętego Alberta w Łukowie. Dziękuję ślicznie. Antoś, jakie masz plany na dzisiaj? Pomogę mamie sprzątać, a potem pojadę na rowery. Świetnie. Czyli będzie trochę pracy i trochę rozrywki i odpoczynku, prawda? Tak. Pozdrawiam Ciebie bardzo, bardzo gorąco. Wysyłaj do nas swoje dane adresowe kropelka@tv-trwam.pl, a my do Ciebie wyślemy nagrodę pocztową. Z Panem Bogiem, dobrego dnia. Trzymaj się dzielnie. Z Panem Bogiem. Dziękujemy Antosiowi. Kochani przyjaciele, za chwilę powrócimy do rozwiązywania naszej krzyżówki. Natomiast teraz pragnę zaprosić Was na spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam,
a zwłaszcza wszystkie dzieci. Lipiec jest tym szczególnym miesiącem dla członków podwórkowych kół różańcowych dzieci, kiedy dokładnie mija 25 lat od powstania naszej wspólnoty i jesteśmy szczególnie wdzięczni Bogu i Matce Najświętszej za to dzieło, za jego powstanie, za rozwój, za to, że właśnie tak wiele serc odpowiada na wezwanie Matki Najświętszej do codziennej modlitwy różańcowej. I właśnie wakacje są takim dobrym czasem, aby apostołować, aby szerzyć modlitwę różańcową, zachęcać do modlitwy różańcowej i modlić się razem z tymi, których spotykamy w tym czasie. Przede wszystkim z naszymi bliskimi, ale także z nowo poznanymi koleżankami i kolegami w czasie różnych wakacyjnych wyjazdów. To też okazja do tego, aby powiedzieć innym o naszej wspólnocie, bo być może wielu dołączy, a także powstaną nowe podwórkowe koła różańcowe dzieci w różnych miejscowościach. Dlatego niech Maryja was wspiera, umacnia w tym apostołowaniu, w szerzeniu modlitwy różańcowej, wszędzie tam, gdzie jesteście, gdzie przebywacie w czasie wakacji. Oczywiście wielu z was może zada pytanie, ale jak w takim razie założyć takie podwórkowe koło różańcowe dzieci? I czy to tylko właśnie teraz, w czasie wakacji, czy są też inne możliwości w ciągu roku? Otóż po pierwsze potrzeba właśnie tego pragnienia, by pomagać Maryi w ratowaniu świata, w ratowaniu każdego człowieka poprzez modlitwę różańcową, poprzez codzienne odmawianie chociaż tej jednej dziesiątki różańca świętego. To tylko 5 minut, tak niewiele, a jak wiele łask możemy wyprosić. I kiedy już sami codziennie odmawiamy dziesiątkę różańca, kiedy trwamy w tej modlitwie, to także mamy pragnienie, aby zachęcać do tej modlitwy innych. Możemy właśnie zaprosić do wspólnej modlitwy naszą rodzinę, rodziców, rodzeństwo, dziadków, a także zachęcić dzieci w szkole, swoich rówieśników, koleżanki, kolegów, czy też z sąsiedztwa, gdzieś na podwórku, tam, gdzie się wspólnie spotykacie, właśnie do codziennego odmawiania Różańca Świętego. I takie koło może mieć nieograniczoną liczbę członków. Nie musi to być, tak jak w Róży Różańcowej, 20 osób. Może być mniej, może być więcej i wtedy każdy z członków codziennie kolejno odmawia tajemnicę Różańca Świętego. Ważne, żeby takie koło miało swojego opiekuna, osobę dorosłą, księdza, katechetę, siostrę zakonną, kogoś z rodziców czy dziadków, aby właśnie organizować spotkania formacyjne z modlitwą różańcową, rozważaniem poszczególnych tajemnic, poznawaniem objawień Matki Bożej w Fatimie i wielu innych miejscach na całym świecie. Taki opiekun także organizuje wyjazdy na nasze spotkania regionalne, pielgrzymkę na Jasną Górę i oczywiście kontaktuje się, aby zgłosić takie koło. Oczywiście zgłaszać można do mnie, na mój adres, także przez internet można to zrobić, aby właśnie takie koło zostało zarejestrowane i by opiekun mógł otrzymać legitymację dla wszystkich członków. Legitymację, czyli takie potwierdzenie przynależności do naszej wspólnoty. Z pewnością nie jest to trudne zadanie, także życzę każdej i każdemu
z was, abyście trwali w modlitwie różańcowej, abyście trwali, mieli odwagę i zapał w apostołowaniu, w szerzeniu modlitwy różańcowej, wszędzie tam, gdzie jesteście. I teraz w wakacje i w ciągu roku szkolnego, bo pragniemy, aby nasza wspólnota trwała przez kolejne lata i rozwijała się na chwałę Bożą i dla radości Matki Najświętszej, byśmy mogli cały świat opleść modlitwą różańcową. Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem bardzo gorąco dziękujemy Magdzie Buczek, założycielce podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Także Magdo, bardzo serdecznie wakacyjnie pozdrawiamy i życzymy tobie pięknego wakacyjnego czasu. A my powracamy do rozwiązywania naszej krzyżówki. Przypominam o tej nieszczęsnej jedynce, której nie udało się właściwie rozszyfrować. Odbiorę telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo? Halo, halo, jak masz na imię? Zosia. Zosiu, ile masz lat? 11. 11. Skąd dzwonisz? Sierakówka. Z Sierakówka. Zosiu, jaka pogoda u ciebie? No, średnio. Nie żartuj, wszędzie słońca u ciebie średnio. Co się tam podziało na niebie? Padało i była burza. O, proszę bardzo. Czyli jednak jakieś takie załamania pogodowe. Zosiu, bardzo proszę, oto nasza krzyżówka. Zaraz zobaczymy ją na ekranach swoich telewizorów. Już ją mamy. Została nam jedynka, dwójka, trójka, czwórka, szóstka, ósemka albo dwunastka. Zosieńko, co dla ciebie? Dwójka. Dwójka, czyli też omijasz tą jedynkę, widzę, szerokim łukiem. Oto dwójka, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery literki. Z tylu składa się prawidłowa odpowiedź numer dwa. Zaczynamy, Zosiu? Tak. Uwaga. Co to za lusterko na zielonej łące? Przeglądają się w nim chmurki i słońce. Rosa? Nie. Co to za lusterko na zielonej łące? Przyglądają się w nim chmurki i słońce. Tak. Próbujemy. To jest staw, tak jest. W stawie przegląda się słońce, chmurki, ale kiedy my także nad stawem pochylimy się, to także i my zobaczymy swoje oblicze. Bardzo dobra odpowiedź. Zosiu, czekam na twoje pozdrowienia. Pozdrawiam mamę, która miała wczoraj imieniny, tatę, babcię, dziadka, brata Karola, który dzisiaj ma urodziny. Które Karol ma urodziny? 14. I czego mu życzysz, Zosiu? Dużo szczęścia i radości. Powiedz mi jeszcze, jak twoja mamusia ma na imię? Magdalena. Czyli mama Magda, pozdrawiamy serdecznie. To tak, urodziny mają dzień po dniu, prawda? Nie, bo mama ma imieniny. A, mama ma imieniny, a brat ma urodziny. To już wszystko wiemy. Zosiu, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi i czekam na twoje dane adresowe. Dobrego dnia tobie życzę. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Pięknie dziękujemy, Zosi. Nagrodę oczywiście wysyłamy pocztą. Nasz adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl. Na ten adres przysyłamy swoje dane adresowe. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Jakub. Kuba, ile masz lat? 12. Skąd dzwonisz? Woli Rafałowskiej. Jaka pogoda u ciebie? Gorąco. Gorąco i słonecznie? No, tak. Kuba, oto nasza krzyżówka, bardzo proszę. Mamy wolną jedynkę, trójkę, czwórkę, szóstkę, ósemkę albo dwunastkę. Czwórkę. Zaznaczamy czwórkę, bardzo proszę. Znamy jedną literkę na samym końcu, to jest samogłoska A. Jesteś gotowy, Kuba? Jestem. Uwaga, uwaga. Z gór strumieniem spływa, przy morzu ogromna bywa. Jeszcze? Z gór strumieniem spływa, przy morzu ogromna bywa. Rzeka.
Spróbujemy. Świetnie, tak jest. To jest rzeka. Największa polska rzeka to? Wisła. Świetnie. Bardzo dobra odpowiedź. Kuba, gratuluję Tobie prawidłowej odpowiedzi. Czekam na Twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam babcię, mamę, tatę, moją siostrę, kolegów z pracy, nauczycieli, wszystkich dzieci z Ukrainy i księdza prowadzącego i kuzynków i kuzynów i ciocia i wujka. Pięknie, dziękuję. Kuba, jakie masz plany na dzisiejszy wakacyjny dzień? Będę pływał w basenie. A, to takim to dobrze, czyli upał tobie nie straszny, bo dla ochłody masz basen, co? Tak. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pamiętaj także, Kuba, aby do nas wysłać swoje dane adresowe. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo? Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Winar. Bardzo serdecznie ciebie witam i pozdrawiam. Twój brat się już dzisiaj do nas dodzwonił? Tak. Ale macie szczęście. Proszę bardzo, rodzeństwo i udało się wam dodzwonić do jednego programu do telewizji Trwam. Winar, oto nasza krzyżówka. Zobacz, co na niej się dzieje. Mamy tą nieszczęsną jedynkę, z którą sobie nie poradziliśmy. Później została nam trójka, została szóstka, ósemka albo dwunastka. Jedynkę. Wracamy do jedynki. Jak bardzo się cieszę, nawet sobie nie zdajesz z tego sprawy. Zaznaczamy jedynkę, bo pokazała się nam jedna literka. To jest samogłoska E, która znajduje się w ostatnim miejscu. Czy mogę czytać, Winar, zagadkę? Przypomnę ją. Wiosną jest zielone, potem w słońcu żółknie, jesienią szarzeje, zimą jest bialutkie. Pole. Próbujemy. Świetnie. Tyle o tym polu mówimy podczas każdej krzyżówki, bo mówię, że w tym polu wstawiamy taką literkę bądź inną, a w naszej zagadce chodziło nam o zupełnie inne pole. To pole, które jest uprawiane, dlatego wiosną jest zielone, potem w słońcu żółknie, przychodzą żniwa, jesienią szarzeje, a kiedy spadnie się śnieg, jest bialutkie. Tak jest, to jest pole. Winar, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, brata, siostrę, drugą siostrę, babkę, dziadka, kolegów, Kasjana i Błażeja, wujka Rafała, ciocię Agę, wujka Karola, ciocię Madzie, Szymona, Natalkę, Juleczkę, Franka, i cały kalisz. Pięknie. I księdza. Dzięki, dzięki ogromne, Winar. Macie z bratem takie piękne imiona. Chciałbym poznać imiona waszych sióstr. Winar, a nie Winar. Tylko jak? W-I-N-A-R. No tak jest napisane, Winar, tak. Wy. Jest wy, a wy pierwsze. Pierwsze ma być jakie? Wy. Możesz powtórzyć? Zinar, tak? Tak. Dziękuję ślicznie za podpowiedź. Już będziemy poprawiali na przyszłość. Będziemy wiedzieli. Zinar, a twoje siostrzyczki jak mają na imię? Lila i Oliwia. Pięknie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinkę. I proszę nam wybaczyć... Ja również. Proszę nam wybaczyć ten błąd w twoim imieniu, ale ono jest... Ono jest takie oryginalne, zdajesz sobie sprawę, prawda? Kurdyjskie. No właśnie, dlatego myślę, że od już następnej kropelki radości będzie wszystko w najlepszym porządku. Trzymaj się, Zinar, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Dziękujemy serdecznie. Czekam na twoje dane adresowe. kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Odbiorę kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo? Halo. Halo, halo. Jak masz na imię? Lenka. Ile masz lat, Lenko? 6. 6 lat. Skąd do nas dzwonisz?
Z jakiej miejscowości? Ostrołęka. Z Ostrołęki, pięknie. Lenko, wskakujemy do naszej krzyżówki. Co nam zostało? Została nam trójka, szóstka, ósemka albo dwunastka. Trójka, szóstka, ósemka albo dwunastka. 12. Bardzo proszę o zaznaczenie dwunastki. Znajduje się, tu nie sięgnę. Zaczynamy od spółgłoski M. Musimy wpisać 12. Jeszcze cztery literki. Lenko, bardzo proszę, nie słuchaj tego, co się dzieje w telewizorze, bo tam głos dochodzi później. Przyłóż mocno słuchawkę telefonu do ucha i rozmawiaj ze mną przez telefon, dobrze? Lenko, rozpoczynamy spółgłoską M i musimy odgadnąć cztery litery. Jesteś gotowa? Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Oto moja zagadka. Piękny to owad, kwiat barwy mu daje, gdy siądzie na listku, to kwiatek udaje. Tak. Piękny to owad, kwiat barwy mu daje, gdy siądzie na listku, to kwiatek udaje. Tak. Nie, rozpoczynamy od spółgłoski M. Znamy pierwszą literkę. Motyl. Próbujemy wpisać. Świetnie, tak jest. To jest motyl. Często ganiamy za pięknymi, wielobarwnymi motylami, a kiedy siądzie na takich kolorowych kwiatkach, a on sam ma przecież wielobarwne skrzydełka, to gdzieś nam się gubi i udaje kwiatek, że nie możemy go znaleźć. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, siostrę i Kasię. Julkę, Marcelę, Madzie i pana. Dziękuję pięknie. Lenko, dziękuję pięknie. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Dobrego dnia tobie życzę. Z Panem Bogiem. Dziękujemy Lence. Przypominamy o wysłaniu do nas danych adresowych @tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Marysia. Maryś, ile masz lat? 7. 7. Skąd dzwonisz? Z Poznania. Marysiu, oto nasza krzyżówka. Już nam niewiele pozostało. Została mi trójka, szóstka albo ósemka. Który numer dla ciebie? Trójka. Zaznaczamy trójkę, bardzo proszę. No i znamy dwie literki. W drugim polu spółgłoska R i w przedostatnim spółgłoska EU. Czy jesteś, Marysiu, gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Tam, gdzie ono bije, strumyczek się wije. Źródło. Próbujemy, Maryś. Tak jest. Dzisiaj mamy wiele takich klimatów, rzeczywiście strumykowo-górskich pojawiają się i rzeki, bo taka jest piękna nasza ojczyzna. Podczas wakacji to piękno możemy w sposób szczególny podziwiać, bo mamy przecież trochę więcej czasu. Marysiu, kogo pozdrawiasz? Rodzinę i moich przyjaciół. A ja pozdrawiam pięknego prowadzącego. Dziękuję. Pozdrawiam piękny Poznań. I oczywiście pozdrów także od nas wszystkich swoich przyjaciół. Dobrze? Dobrze. Jakie masz plany na dzisiaj, Marysiu? Jeszcze powiedz mi. Wycieczkę. Gdzie? Do Spierzyny. Proszę bardzo. Więc życzę tobie udanej wycieczki. Z Panem Bogiem. Panem Marysiu, Bogiem. I oczywiście wyślij do nas swoje dane adresowe @tv-trwam.pl. Prosimy bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Szymon. Szymku, ile masz lat?
Skąd dzwonisz? Z Włoszczowy. Wskakujemy, Szymku, do naszej krzyżówki. Dwie zagadki zostały. Szóstka albo ósemka. Szóstka. Zaznaczamy szóstkę, gdzie ona jest. Znamy dwie literki. W trzecim polu mamy odkrytą samogłoskę U. W przedostatnim polu mamy spółgłoskę L. Startujemy, Szymku? Tak. Uwaga, uwaga. Mieszka w niej dzika pszczoła, sowa i wiewiórka. Dziupla. Próbujemy. Tak jest, brawo. Szymku, ty krzyknąłeś brawo, czy ktoś ci tam kibicuje? Babcia. I twoja babcia jak ma na imię? Jadzia. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Babcie Jadzie, dziadka Ludwika, babcie Wiesię, dziadka Stasia, ciocie, Pawlinkę, ciocie Agnieszkę i wujka Rafała z Anglii, ciocie Monikę, wujka Dęgina, wujka Maćka, Lilę, Zuzię, Martynkę, Oliwkę, Jara, Zinara, moją siostrę Natalkę, brata Franka i siostrę Julkę, mamusię, tatusia, telewizję, sam księdza prowadzącego i mojego kolegę Antka z przedszkola. Aha. I całą rodzinę. Pięknie, bardzo dziękuję. Szymku, co będziesz dzisiaj robić? Będę się bawił u babci na Zabrodziu. Proszę bardzo, takim to dobrze, więc życzę tobie udanej zabawy i raz jeszcze twoją babcię pozdrawiamy bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Wyślij do nas swoje dane adresowe @tv-trwam.pl. Proszę bardzo, halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Karol. Ile masz lat, Karolku? 7. Karolku, nie masz żadnego wyboru, pozostała tylko jedna zagadka, bardzo proszę, to jest ósemka, zaznaczymy ją. Znamy dwie literki, kończymy samogłoską O. Natomiast w trzecim polu od końca mamy spółgłoskę Z. Zaczynamy, Karol? Tak. Uważaj, oto moja zagadka. Jaskółka pod dachem buduje je z gliny, a kaczka z niewielkich gałązek i trzciny. Zaś bocian na słupie, a nawet kominie, z ogromnych gałęzi buduje olbrzymie. Gniazdo. Próbujemy. Świetnie, to jest gniazdo i to jest bardzo dobra odpowiedź. Wszystko się zgadza. Jaskółka pod dachem buduje je z gliny. Kaczka z niewielkich gałązek i trzciny, zaś bocian na słupie, a nawet kominie z ogromnych gałęzi buduje olbrzymie. Karolku, kogo pozdrawiasz? Babcię, mamę, tatę, wujka, ciocię, księdza prowadzącego. Pięknie. Dziękuję ślicznie. Karolku, pozdrawiam cię bardzo, bardzo gorąco. Życzę tobie także dobrego dnia. Tym samym bardzo serdecznie pragnę podziękować tym wszystkim, którym udało dodzwonić się do dzisiejszej kropelki radości. Zwycięzcom gratuluję prawidłowych odpowiedzi. Pamiętajcie, aby wysłać do nas swoje dane adresowe mailem kropelka@tv-trwam.pl. Kto nie ma możliwości skorzystania ze skrzynki mailowej, może zadzwonić do sekretariatu Telewizji Trwam od poniedziałku do piątku od 9 do 15, 56 610 72 58. Życzę wam udanych, kolejnych, pięknych, wakacyjnych dni. Widzimy się za tydzień w Kropelce Radości. Z Panem Bogiem.